odcinku. Słuchajcie, dzisiaj niedzielny poranek, mrozi jak nie. Szybki wstęp nagramy, bo telefon podejrzewam, że za 10 minut padnie. My dopiero wyszliśmy z parkingu. Zupełnie nowe miejsca, GPS miejsce zapisane, postoju, także ruszamy całkiem w nieznane. Tutaj na początku od razu zauważyliśmy parzanie, zobacz jakieś, nie wiem, coś tu prawdopodobnie leżało. Tam widać takie tropy, ale takie ciągłe, takie dość dziwne. Ale z tego co tutaj widzę dalej, to jest prawdopodobnie od jelenie, bo tam widać już, widać tropy lepiej. No tak to wygląda, ładna ścieżka. Przy takim lekkim śniegu, fajnie to widać wszystko, tutaj też. Podejrzewam, że dzisiaj w większości ujęć będziemy nagrywali aparatem, bo wiadomo, dłużej wytrzyma. Telefon sobie zostawię w razie czego, żeby gdzieś przedzwonić. No nic, my ruszamy, także widzimy się dalej. Słuchajcie, pokażę wam szybko jeszcze te miejsca, bo teraz zobaczcie, tutaj prawdopodobnie leżało. O, i tutaj mamy tropy, widzicie? O. To jest tutaj pewnie z nocy. Ładnie widać. Coś tutaj się dzieje, od razu przy wyjściu. Fajnie. Także my ruszamy w nieznane. Idziemy sobie tak mniej więcej na mapie, patrzałem gdzie możemy się, w jaką stronę kierować. No i oczywiście jak coś ciekawego, zaraz odpalamy. Słuchajcie, ale mieliśmy dziwną sytuację. Stoimy sobie tutaj, bo Daniel chciał fotki robić. Tutaj biegnie pies. Z tej strony wybiega pies, a my stoimy sobie tutaj na tej ścieżce i w ogóle nas nie widzi. Nie zdążyłem wyjąć aparatu i jak się na nas spojrzał, jak nas zauważył, to dzida poszedł w tamtą stronę. Ale dziwna sprawa, bo spojrzałem szybko na mapie, czy są tutaj jakieś jakieś domy. Ale kurczę, powiem wam, że nic nie widziałem tutaj na mapie, więc jest dziwne skąd on się tutaj wziął. Może ktoś tutaj sobie z nim chodzi, ale... sam taki mały burek. Gdyby się zgubił, to by podbiegł do nas, ale dziwne, uciekł. Po prostu taką dzidę spalił, że kurde się paliło. No nic, my tutaj mamy full tropów na bokach. Idziemy sobie spokojnie, tak sobie przechadzamy się. Nie wchodzimy tutaj w żadne takie jakieś ostroje ani nic. Po prostu idziemy sprawdzić, jak ten teren tutaj wygląda. Tropów jest masa. Żeby wam pokazać, co chwilę są jakieś wejścia tutaj. Nie wiem, czy to widać. O, widać tak coś. Co chwilę, z jednej na drugą stronę. Bo nie fajne miejsce tutaj takie. No nic, my idziemy. Jak mi się uda zobaczyć jeszcze tego psa, to od razu odpalam kamerę. Dziwna sprawa, naprawdę. W pierwszym momencie się przestraszyłem trochę. Kurde, jakiś dzikus zacznie tu nas gryźć. No ale też taka trochę słaba sytuacja, że on tak sobie biega po lesie. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, w końcu dotarliśmy w jakieś lepsze miejsce. Zobaczcie. Tak się ciągnie taka łąka. Tu na dole taka mała rzeczka płynie. My przyszliśmy z tamtej strony. Pójdziemy sobie wzdłuż. Widzimy, że to tak się tam w miarę ciągnie jakoś. Więc myślę, że będzie ok. Słuchajcie, my już wracamy w stronę samochodu. Szybko sobie coś zjemy i jedziemy w kolejne miejsce. Powiem wam szczerze, tu ogólnie jest bardzo fajnie, ale wszystko się dzieje w lesie. Mało jest jakichkolwiek łąk, polan, więc ciężko jest coś nagrać. Dosyć dużo tropu widzieliśmy. Ogólnie nic nie udało się zauważyć. Widzieliśmy tylko lisa. Jedziemy, słuchajcie, teraz troszeczkę dalej, w miejsce, gdzie nagrywałem rykowiska. Zobaczymy, jak tam wygląda teraz zimą. No i co my zjemy i lecimy, więc pewnie za jakiś czas odpalamy już w nowym miejscu.
Tylko jesteśmy już na miejscu. Podjechaliśmy raz, dwa. Jeszcze kurczę, widzieliśmy fajną chmarę Danieli, ale wysiedliśmy z samochodu, tylko że już kurczę, ona tak powoli sobie odchodziła, już za nią nie szliśmy. Tam szkoda, żeby ją poszyć. Myślałem, że nagram, ale jeden byk tam był z nimi. Fajna chmara była. Dobra, my lecimy tutaj szybko na te fajne miejsce, gdzie odbywało się super rykowisko w tym roku, w zeszłym. No i jak tam coś będzie się działo, no to oczywiście odpalamy sprzęt. Już nie będę wkładał telefonu w gimbala, bo mi zaraz ręce odpadną. To było na tyle, mam nadzieję, że te końcowe ujęcia jeszcze tako, jako tako. Fajne były te dwie łanie, które tam sobie czułości ukazywały. No i widzicie, jak to miejsce, kurde. Obojętnie kiedy się tu przyjedzie, to jest zawsze coś do nagrania. Dobra, ja lecę, kurde, do domu składać filmik, no i do zobaczenia w kolejnym.